6 czerwca miała miejsce 15. edycja sprzątania rezerwatu przyrody przez uczniów szkół podstawowych z Ustronia na Czantorii. No witam serdecznie, Jan Machała, Komisja Ochrony Przyrody, Krajoznawstwa i Turystyki Pieszej przy oddziale PTTK Beski Śląski w Cieszynie. No, dzisiaj nareszcie pogoda jest wspaniała, musieliśmy z przedczoraj przełożyć to, bo wiecie zresztą jak to przedczoraj było, ulewne deszcze były, podtopienia, ale udało się wszystko zorganizować i wszystko dopisało na ostatni guzik. Spotkaliśmy się dzisiaj o godzinie 9, jest to 15 edycja sprzątania tutaj już Czantorii, spotkaliśmy się pod wyciągiem krzesełkowym. Uczestniczą w tym szkoły podstawowe, wszystkie z gminy ustroń, a więc jedynka, dwójka, trójka, piątka, szóstka, w tym oczywiście to jest Polana, to jest Nierodzim, to jest Lipowiec. Szkoły te wyjątkowo są dzisiaj w komplecie, mało kiedy na poprzednich edycjach, żeby wszystkie były w tym komplecie, który dzisiaj mamy tutaj przy sprzątaniu. Pogoda oczywiście dopisuje. No, zawsze robiliśmy to w maju. Ale korzystniejsze to było, bo nie było tak zarośnięte trawą, wszystko te nieczystości były bardziej widoczne, ale inne czynniki, po prostu wyjazdy nie było możliwe, żeby to zrobić. Musieliśmy to zrobić akurat w miesiącu czerwcu. Część naszej grupy, bo jest nas w sumie 60 dzisiaj tutaj, aż, część grupy poszła szlakiem czerwonym w dół. Na dolną stację wyciągu krzesełkowego. Tam sprzątają sobie ten szlak. Wyjadą do góry znowu. Druga grupa z trzema szkołami poszła na szczyt czantorii i tutaj sobie zbieramy na szczycie czantori zostawiliśmy wszystkie nasze okazy zbierania butelki, plastyki, kartony papierowe. Tam wszystko w tych workach worków jest około 10 tutaj mamy, nie wszystkie oczywiście pełne. Jest lepiej. Powiem, że jest lepiej w porównaniu do poprzednich lat. Także można się tym cieszyć, napawa to optymizmem. Nie wiem, jak tam w dolnej partii będzie. Za chwileczkę spotykamy się przy ognisku: wszyscy, pieczenie kiełbaski. Wręczyłem wszystkim pamiątkowe odznaki ze sprzątania, które wykonała firma Piotra Zwiasa. Nauczyciele otrzymają pamiątkowe dyplomy. Uczestnicy konkursu będą otrzymywali nagrody nad leśnictwa ustroń. Każda szkoła typuje jednego uczestnika do konkursu. Konkurs jest o charakterze przyrodniczo-krajoznawczym i tak zobaczymy jak te miejsca się tam potoczą i myślę, że tak koło godziny 13 będziemy sobie zjeżdżać wyciągiem na dół. Mamy jeszcze jedną atrakcję dodatkową, którą urząd zafundował. Jest to zjazd w saneczkowym. Wszyscy mają po dwa zjazdy, więc mogą się tym trochę też nacieszyć. Zaczęliśmy to w 2008 roku bo komisja działa od 2007 początkowo tutaj po raz pierwszy brała udział, brały udział szkoły z Cieszyna, cieszyńskie szkoły dopiero w następnym roku, w roku 2009 wprowadziłem tutaj na teren tego sprzątania ustrońskie szkoły i tak to do dzisiaj istnieje no, trzeba podziękować tutaj jeszcze y, urzędowi miasta y, pani Basi, naczelnikowi wydziału promocji turystyki za tą organizację, dopięcie wszystkiego pracownikom wyciągu krzesełkowego, toru saneczkowego. Dziękujemy również jeszcze nadleśnictwu oczywiście, bo ono też się zawsze walnie przyczynia do tej akcji. Worki, rękawice dostaliśmy i nagrody dla uczestników konkursu. Także wszystko się udało, a co najważniejsze w tym wszystkim, że mamy pogodę. Bo kochani, aby nie było pogody, nie byłoby tego sukcesu. A tak należy się tym cieszyć.